przychodzą tylko przyjaciele. Kto chce, to sobie przyjdzie. Kiedy chce, sobie przyjdzie. A więc to wszystko mamy zapisane, co zrobiliśmy w kronice, a kronikę naszą prowadzi pani Agatka. I dziękujemy jej bardzo. Pod Tunguskiej ziemi leży małe miasteczko wśród zieleni. Położona nad brzegiem jeziora Sława dla turystów ma dużo do zaoferowania. To znakomite jest miejsce dla żeglarzy oraz dla ceniących naturę i ciszę kajakarzy. W 2015 roku, chyba wszyscy o tym wiecie, nasz LKW tu obchodzi swoje 40-lecie. W maju nad jeziorem 9. festiwal bluesa. Ta muzyka każdego turystę rozrusza. Najlepsi odbijają swoją dłoń w betonie. To jedyna w Polsce aleja gwiazd o tej renomie. Jedyna w Polsce, bardzo warto zapamiętać. Na wiosnę 4. jarmark produktu lokalnego. Tu każdy kupi sobie coś dobrego. W kościele są 8. międzynarodowe spotkania muzyczne. Przybywają do nas z całego rejonu tłumy liczne. Przesadziłam trochę, ale zapraszam. W czerwcu 15. festiwal Śpiewać Każdy Może, gdzie występują uzdolnione dzieci i młodzież. Był jubileusz i piękny tort. 18. edycja festiwalu triatlonowego w Sławie to dla zawodników trudne wyzwanie. Wiadomo co, 3 rzeczy triatlon ma. Pływanie, bieganie i jazda na rowerze. I latem mamy 7. noc reggae dla zabawy, a w pierwszy weekend sierpnia Dni Sławy. W 2015 roku gościmy wykonawców polskiej estrady i tu jest reklama. Papa Dance, Skaldowie, Bracia. Serdecznie Was wszystkich zapraszamy. Z mojej strony, Szanowni Państwo, życzę Wam, żeby Wam się chciało jak najdłużej chcieć, żebyście zdrowie i szczęście i pomyślność cały czas toczyli przed sobą jak kulę śnieżną i życzyłbym sobie i Wam także, żeby uśmiech na twarzy ze śpiewem, żebyście mogli ze śpiewem przejść do końca życia tym tempem takim prawie wojskowym, zdyscyplinowanym, ale cały czas z radością wielką. To, co robicie do tej pory. Pani prezes, na Pani ręce kwiaty, to dla Pani Bożyczki. Wszystkiego dobrego, bawcie się, zależycie do końca, jeszcze będzie.